Stanisław Jakubowski jako fotoreporter był świadkiem wielu wydarzeń, które z racji profesji mógł oglądać bliżej, pełniej i w miejscach, które dla innych były niedostępne. Fascynowało go zmaganie z czasem i konieczność dokonywania szybkich i celnych wyborów. Potrafił także wykorzystać okoliczności, dzięki czemu uzyskał złoty medal w konkursie WordPress Photo w Hadze w 1970 roku za fotoreportaż Wyrwani śmierci, zrealizowany podczas akcji ratowania górników po zawale w kopalni generał Zawadzki w Dąbrowie Górniczej. Proszę Państwa, miałem wtedy wątpliwą przyjemność dokumentować tak straszny wypadek, jaki się zdarzył tutaj, gdzie tyle osób zostało uwięzionych pod ziemią. No, z kopalni robiono wszystko, co można, ale życie niestety niesie nam przykre niespodzianki. Tym razem skończyło się szczęśliwie, czego byłem świadkiem w pewnym sensie. Przez 3 dni fotografowałem tutaj na miejscu, dokumentowałem i wysyłałem swoje zdjęcia do całej sieci ogólnopolskich gazet po prostu, bo byłem fotoreporterem wtedy Centralnej Agencji Fotograficznej. Także to, co można było przekazać do godziny popołudniowych, co się działo, to przekazywałem po prostu drogą telefoto szybko do Warszawy, a z kolei tam szło do gazet polskich i zagranicznych, jako że wypadek miał tą bardzo dużą rangę po prostu i świat się interesował tym. Z kolei szczęśliwie też udało mi się potem już być w momencie, kiedy zostali górnicy uratowani, kiedy wydobywano, zobaczyć najpierw ten niepokój, to, że tak powiem, strach, co dzieje się z naszymi po prostu ludźmi, górnikami, którzy tam na dole przebywali wtedy, a nie było wiadomo, jaki będzie tego wynik. Wobec tego na tych relacjach moich są zdokumentowani po prostu członkowie rodzin tych zaniepokojonych, którzy przebywali tam na dole w czasie wypadku. No, moment był potem szczęśliwy, kiedy już wychodzili pierwsi uratowani, kiedy wynoszono. Był taki pierwszy moment radości dla tych, których nazwiska pan doktor, który oprowadzał przez radiostację, po prostu rozgłaszano oczekującym rodzinom, które czekały po prostu z niepokojem, jak w której kolejności zostanie po prostu wyprowadzony. To komunikowano, no i to już wtedy wędrowali do szpitala. Moje zdjęcia na tym polegały, żeby po prostu możliwie oddać atmosferę tamtych dni, które niosły takie wielkie nieszczęście, jakie tutaj wystąpiło w kopalni. Stanisław Jakubowski przez lata był jedynym Polakiem, który otrzymał prestiżową pierwszą nagrodę WordPress Photo w kategorii reportażu.